Ekonomia, kapitał, gospodarka. Zdziwienie moje znowu dotyczy problemu ruchu drogowego. Przewaliła się przez Polskę dyskusja o fotoradarach. Pojawiały się bardzo racjonalne argumenty, no, które mówią, że koncentrować to się trzeba na budowie autostrad, a fotoradary mogą być jakimś elementem poprawy bezpieczeństwa, ale nie może być to główny cel. No, a cel fiskalny przy tej okazji absolutnie jest nie do zaakceptowania. Ja jeżdżę tak zwaną giełkówką ze Śląska do Warszawy i teraz jeżdżę od Piotrkowa do Mszczonowa ekspresową drogą. Tam są, ale dlaczego do Mszczonowa? Tam są, no właśnie tego nie rozumiem, panie redaktorze, tego nie rozumiem. Tam są ograniczenia prędkości do 100 km na godzinę, bezkolizyjne skrzyżowania, ta droga jest ogrodzona. Myślę, że gdyby ktoś dokonał takiej analizy po roku, jaka była wypadkowość kiedyś, jaka jest teraz, tam nikt nie przekracza przepisów, bo nie ma takiej potrzeby. Natomiast jeżeli dawniej ograniczenie przy każdej stacji benzynowej do 70 km na godzinę było, to ludzie przekraczali. Natomiast chcę powiedzieć, że coś, co mnie zdziwiło, no to w ramach tej poprawy bezpieczeństwa spowodowano zmianę systemu egzaminowania osób, które chciały otrzymać prawo jazdy. Zrobiono ten nowy system, który się okazało ma skuteczność 90%. Ponad 90% ludzi oblewa prawda, te egzaminy. Wczorajsza czy dzisiejsza prasa co dziesiąty egzaminowany zdaje nowy test na prawo jazdy. Niektórzy nawet z już po zapłaceniu 30 zł rejterują spod sali. I co ciekawe, prezes Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, który poddał się temu egzaminowi, też to oblał, prawda? Bo nie był w stanie odpowiedzieć na pytanie. I zastanawiam się, że albo pytania są idiotyczne, albo kursy przygotowujące są gdzie złe. Jest granica opresyjności państwa, bo to jest opresyjność. Kolejny przykład opresyjności państwa, które na was dochodzi do wniosku, że trzeba podwyższyć tą barierę tak wysoko, powyżej tego, co obowiązuje w innych krajach, które mają większą tradycję motoryzacji i tak dalej, i tak dalej. I dlatego zastanówmy się nad ciągłymi zmianami przepisów, ciągłymi zmianami systemu kwalifikacji na kierowców i tak dalej, i tak dalej, bo to nie tędy droga. No, przepisy trzeba znać, ale łatwiej w Wielkiej Brytanii, jak czytam, uzyskać prawo jazdy niż w Polsce, prawda? To sito jest niesamowicie duże. I kiedyś ktoś zadał pytanie, czy panowie, którzy zajmują się zawodowo ruchem drogowym, są w stanie odpowiedzieć na te pytania, które zadają kursantom. Okazało się, że nie, bo szef Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego oblał egzamin na prawo jazdy. A tak jeszcze a propos tej drogi, o której pan mówił, czyli o tej ekspresówce dawnej Gierkówce, ona się kończy na razie, się kończy na Mszczonowie. Ja nie wiem, kiedy będzie. To jest w ogóle dla mnie niezrozumiałe, dlaczego. I ona trzeba przypomnieć, że ona ma wchodzić w autostradę A1 prowadzącą z Gdańska do granicy Polski na południu. Ta ekspresówka, bo od Piotrkowa ma przechodzić w autostradę i ma łączyć Śląsk autostradą, tak, panie premierze? Tak, tak. Ona no ma właśnie. No, tylko, odcinek że między Tuszynem i Pyrzowicami, pójdzie gdzieś tam śladem Giełkówki, prawda? Tak, tak, tak. Będzie to oczywiście autostrada A1. Bardzo ważny odcinek. Bardzo ważny odcinek, którego jak do tej pory nie ma. Czyli podobno, mamy kawałek na Śląsku, mamy kawałek do góry od Torunia, a tu nie ma. Panie redaktorze, pamiętam zapowiedzi ówczesnego ministra w roku 2007, że ta autostrada będzie gotowa w pełni w roku 2010. Potem miała być gotowa na euro, czyli w 2012. W tej chwili najszybciej mamy 2013. Jeżeli w połowie roku zostanie rozpisany przetarg na budowę ponad 100 km odcinka autostrady, to autostrada A2 może być... To jest